Cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć, głównie początkującym graczom, którzy nie są jeszcze świadomi, że zakłady bukmacherskie to do końca nie jest równa i nazwijmy to w cudzysłowie uczciwa gra. Oczywiście mówię to, nie jest uczciwa ze strony dziadów, tak zwanych, jak ja ich nazywam, ponieważ wszystko to jest tak ustawiane, byście oczywiście nie wygrywali pieniędzy, a tam, gdzie tylko gdzie tli się jakaś iskierka nadziei, nazwijmy to w cudzysłowie, że można wygrać, że można jakąś tam przewagę zyskać, no to oczywiście bukmacher robi różne zabiegi, w tym po prostu nie wystawia danej drużyny i oni to robią oczywiście solidarnie, prawie wszyscy na świecie nie wystawiają takich drużyn do tego, byście mogli je zagrać. Już Wam tłumaczę, o czym chcę Wam powiedzieć. Każdy z nas szuka oczywiście cały czas tych najlepszych schematów, wędek, patentów i tak dalej, i tak dalej. Niektórzy już się w tym tak zakręcili, że totalnie opowiadają głupoty i im się wydaje, że nikt na świecie nie jest w stanie wygrać. Oni po prostu są już, czasami tak analizuję to i tak sobie myślę, jak zachowują się ci tak zwani zawodowi gracze, którzy wszystko wyśmiewają dookoła, uważają, że pozjadali wszelkie rozumy, liczą jakieś tam jeldy, sreldy, jakieś tam systemy, cudawianki, robią miliardy rozpisów i wydaje im się, że oni już są tak bardzo mądrzy, że na przykład my w takiej akademii nie mamy szansy z nimi w ogóle rywalizować. Prawda jest zupełnie odwrotna. My lejemy bukmacherów ile wlezie. Wrzucam kolejne kupony, jak tylko mam czas. Wygrane kupony oczywiście, bo jest ich zdecydowanie więcej niż tych przegranych. Skubiemy dziada aż miło. Wczoraj żeśmy dziada oskubali na kursie 14. Bayern po raz kolejny zrobił nam miłą niespodziankę i dał zarobić. Poza tym tam z tego co kojarzę, hokej Dania, kurs 5. I masa innych rzeczy, nie mówiąc już o tym meczu towarzyskim, który też żeśmy trafili po kursie 5. Słuchajcie, ale wracając do tematu. Wielu z Was wydaje się nadal, że ci bukmacherzy powstają po to, żeby rozdawać nam kasę, Wam kasę też, i to jest takie wszystko wesołe kumbaya, jak ja to nazywam, i Wam się wydaje, że wszystko picobello, fajnie, oni powstają, żeby rozdawać bonusy, freebety, sribety i te gówniane inne promocje. Otóż nie. Słuchajcie, jedną z takich, bardzo często dużo ludzi w pewnym momencie wpada na taki pomysł, że przecież są drużyny, kluby, zawodnicy na świecie, którzy mają na przykład bardzo duże serie wygranych, albo mają bardzo duże serie przegranych, tak? No bo ta bukmacherka nie musi do końca polegać na tym, że zastanawiamy się, czy wygra Inter, czy wygra Napoli, tylko możemy szukać, możemy chcieć być cwańsi od bukmachera i na przykład znaleźć sobie, zobaczcie, jest taka strona, jak dołączycie do tajnego mailingu, to te wszystkie strony będziecie mieli ode mnie na tacy. Jest na przykład strona również w języku polskim i jest top 20 serii drużyn. Wszystkie dyscypliny i można sobie tutaj zaznaczyć. Na przykład pierwsze 20 ekip oni pokazują, które mają serię wygranych bardzo, bardzo duże i zobaczcie co się dzieje. Jakieś tam Giori, Audi, Eto, coś, nawet nie wiem co to jest. Okazuje się, że oni mają już 29, jak dobrze popatrzyłem, meczów z rzędu wygranych. Oczywiście sobie pomyślicie, kurczę, no to przecież trzeba ich grać, tak? No właśnie, jakieś kobiety. No i co się okazuje, zobaczcie. No i okazuje się, że no niestety, bukmacher zrobił na to kurs 1.00. Czy rozumiecie? No kompletnie nieopłacalne do gry, tak? No właśnie, ale powiem Wam więcej. Okazuje się, że oni nie są tacy cwani do końca. Jeśli macie dużo czasu i chce Wam się w tym grzebać, a jeszcze macie tyle szczęścia, że możecie grać za granicą, gdzie na przykład w ofercie bukmachera B365 sporo tych meczów jednak się udaje trafić,
No to powiem Wam, że jesteście w stanie tutaj sobie jakiś sklecić kuponik bez większego problemu. Oczywiście polskie dziady bardzo rzadko kiedy dają na te drużyny jakiekolwiek kursy, oni po prostu ich nie wystawiają, tak? No, skoro widzą, że tu jest jakaś tam liga amatorska, włoska, jakaś tam dyscyplina sportu, już patrzę, co to jest, piłka nożna akurat. No i zobaczcie, drużyna wygrywa raz za razem, no i wydaje się, że kurczę, no rewelacja. Trzeba po prostu, i to zobaczcie, grają z jakimiś leszczami kompletnymi, no więc zdecydowanie gramy sobie, tak, ten zespół i powinniśmy go trafić. I niech to będzie nawet kurs 1,05, ale to w dystansie, uwierzcie mi, przy takich spotkaniach się opłaca, bo to testowałem jakiś tam czas. Później po prostu się sfrustrowałem i stwierdziłem, że nie, że to jest jednak, nie wiem jak to nazwać, chamstwo, nie chamstwo, takie cwaniactwo po prostu, nie wystawianie tych drużyn, które wygrywają. Słuchajcie, jest nawet taki zawodnik, w Badmintona bodajże, ten pan gra. On potrafi mieć nawet 300 ileś, słuchajcie, 300 ileś z rzędu wygranych. Czy jakikolwiek bukmacher wystawi chociaż kurs 1,01 na tego człowieka? No nie. No i dla mnie to jest po prostu tak śmieszne, że oni się boją nawet wystawić kursu 1,01. Nie wystawią. Jeśli macie czas, tak jak wam mówię, możecie sobie poklikać, możecie sobie skorzystać z wyszukiwarki kursów, na przykład na Odds portalu, i sprawdzić, bo być może gdzieś uda wam się trafić na przykład taką Liublianę, tak? I gdzieś tam jakiś dziad wystawi jednak to spotkanie na zespół, który no wygrywa ze wszystkimi. To jest mniej więcej tak jakby, słuchajcie, takie dam wam teraz głupie porównanie, to tak jakby do na przykład polskiej ekstraklasy wstawił Napoli, tak? No wiadomo, że oni by mieli komplet wygranych, może jakimś przypadkiem raz by zremisowali. No może Napoli nie jest dobrym przykładem, bo Napoli wiadomo, co nam z kuponem robi, ale niech to będzie jakakolwiek inna drużyna, niech to będzie na przykład Bayern Monachium. No to wiadomo, że w polskiej tak zwanej ekstraklasie, świetnie się nazywa ta liga, ekstraklasa, no to po prostu, no to tam miazga by była, no to każdy mecz jakby chcieli, to by po 10-0 wygrywali. No i właśnie, i bukmacherzy ich nie wystawiają. Część z was powie, ej, no przecież to jest normalne, Robert, no to przecież, no by tracili pieniądze. Aha, czyli jak jest jakakolwiek szansa, chociaż iluzoryczna, że można, załóżmy, mieć nad nimi w cudzysłowie jakąś przewagę, stawiając na przykład na taką siatkówkę Lublianę, to już nie wystawimy kursu 1,01, bo nie daj Boże, ktoś sobie podbije kurs na kuponie, nie daj Boże, znajdzie takich meczów, nie wiem, 40 i wtedy bukmacher wie, że może przegrać, czyli on ich po prostu nie wystawia, tak? I wtedy jest okej. No dobra, jeśli tak myślicie, no to niech tak będzie, że oni grają okej. Zdarzają się, tak jak mówię, drużyny, które są. Nie wiem, zobaczmy, tutaj coś mi mignęło. Jastrzębski Węgiel ma 14 z rzędu wygranych. Zobaczmy, czy jest kurs na Jastrzębski Węgiel. No jest, 1,03 i spada. No ale widzicie, to jest niby kursik mały, ale tak jak wam mówię, weźcie kalkulator i przeliczcie, gdyby tak zagrał dzisiaj 40 takich kursów, jaki byłby kurs. Do tego by przyładował za jakąś konkretną kwotę. No i tego oni się właśnie boją i dlatego nie wystawiają. Jak wystawiają, to robią 1,03. Co jest i tak, uważam, to 1,03 to jest w ogóle szok, że oni wystawili. Słuchajcie, macie tutaj na przykład, można sobie znaleźć wygrane, ale można sobie to rozwinąć i znaleźć sobie na przykład drużyny, które mają porażki w tej chwili, tak? No i zobaczcie, co się dzieje. KFUM 49 porażek z rzędu. Czy jest wystawiony kurs na to, że te KFUM znowu przegra? To jest jakiś basket, czy jakaś tam szwedzka koszykówka. No oczywiście, no nie ma. Oczywiście nie ma. Nie wiem, czy wy wszyscy o tym wiecie, czy nie wiecie, ale tak pomyślałem, że być może część z was o tym po prostu nie wie i szkoda waszego czasu, że będziecie szukali takich zespołów, no po prostu dziad ich najzwyczajniej w świecie nie wystawi. Oczywiście zdarzają się sytuacje takie jak, zobaczcie, tutaj mam zaraz przerzucę na inną stronę i zobaczcie. Okazuje się, że jeśli byśmy na przykład szukali na Odds Portal tej drużyny, załóżmy, która ma teraz mega dużo wygranych,
Już wam pokazuję, czyli ten kwum ma same porażki, tak? Żebym się nie pomylił. Tak. Porażka za porażką. I teraz pytanie. Bo oczywiście w polskich bukmacherach na próżno szukać kursów, no nie ma szans. Ale czy jest jakikolwiek bukmacher w miarę uczciwy na świecie, który wystawi jednak taką drużynę i da ludziom jakąkolwiek szansę, żeby sobie coś zarobili? No zobaczmy. Wpisujemy sobie tą drużynę Keeping Stars w wyszukiwarkę odsportal.com. Wpisujemy ją sobie tutaj. Ja już to zrobiłem wcześniej. Kliknąłem i co się okazuje? Wow, jednak jest jakiś dziad, a nawet jest ich dziewięciu, którzy wystawili 1.11. No i widzicie, i tu już jest rewelacja, bo jeśli gracie za granicą, tak? Zobaczcie, jeśli gracie, ale oni to prawdopodobnie wystawili, bo czują tutaj, że jest szansa na sensację, że ten kwum jednak wygra. Sprawdzę z ciekawości, 14 grają. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczcie, jeśli gracie w tych zagranicznych bukmacherach, jest szansa taki kuponik sklecić jednak i spróbować wygrać. Jak będzie, sprawdzimy. No wydaje mi się, że tutaj raczej sensacji pewnie nie będzie, skoro oni demolują tą samą ligę i tak naprawdę z 49 z rzędu porażek, no to szansa chyba, żeby oni, no oczywiście każda seria kiedyś się kończy, tak, ale zobaczcie, możecie sobie tutaj na przykład wybrać drużyny bez porażek, czyli drużyny, które na przykład nie przegrały. No i znowu mamy Giori, jakiś Avezzano, Calcio, Suditrol, jakieś tam inne zespoły, no ale tak jak wam mówię, i też można by było na nich zagrać, tak? Skoro 29 już mają serię bez porażki, to szansa, że przegrają kolejny mecz, jakaś tam oczywiście jest, ale ja kiedyś się dawałem na to nabierać, powiem wam, dawno, dawno temu i myślałem, że złapałem właśnie w złotego grala i myślę sobie, wow, to ja wreszcie ich mam. Że oczywiście są zespoły, które da się zagrać. Zobaczcie, tu jest jakaś Rumunia. Zobaczmy, co to jest piłka nożna. Zobaczcie. I zespół nie przegrał od 20 tam iluś spotkań, tak? Mają remisę, ale nie przegrali. Zobaczcie, grają dzisiaj z kurs 1.50. Czyli jeśli by zastosował tą moją metodę, o której wam mówiłem, zagrał w tym meczu draft no bet, to szansa powodzenia jest bardzo, bardzo duża. Więc zachęcam was, jeśli macie troszeczkę czasu, pobawcie się w to. Sprawdźcie, jak to wygląda w dystansie. Nie na jednym kuponie, w dystansie. Czy grając w ten sposób jest szansa z nimi wygrywać? Według mnie zdecydowanie większa niż zgadywanka pod tytułem, czy wygra dzisiaj ktoś tam, czy wygra ktoś tam, tak? Czy wygra na przykład dzisiaj, dajmy na to, w piłce nożnej, niech będzie, bo ludzie tak często grają i to jest coś, czego chce oczywiście bukmacher. Czy wygra dzisiaj Newcastle, czy wygra dzisiaj Aston Villa? I ludzie zgadują. Nie. Spróbujcie, tak jak wam powiedziałem, znaleźć sobie takie strony, gdzie podają top 20 na przykład serii drużyn. Jak nie możecie znaleźć tego po polsku, spróbujcie znaleźć po angielsku. I macie jak na tacy. Wygrane, przegrane, na przykład bez zwycięstw. Zobaczcie. No to ten słynny kwum. Tu jakiś Latgols od 35 spotkań nie wygrał. Jak klikniecie, zaraz wam się rozwinie, że to jest piłka ręczna z Łotwy. No właśnie. Pobawcie się. Ciekaw jestem, dajcie znać w komentarzach, czy udaje wam się wyławiać takie rzeczy. Ja niestety, tak jak powiedziałem, już na to czasu za bardzo nie mam, więc ja to odpuściłem, ale być może jest to jakaś metoda na to, żeby tych dziadów jednak skubać, aczkolwiek wydaje mi się, że to robią tak sprytnie, że po prostu nie wystawiają tego i jest to bardzo duże cwaniactwo według mnie, że jest to tak w ogóle skonstruowane, nie wiem czy w ogóle trzy, sorry, że uciągnę, mówię w ogóle, ale czy ktoś z was czytał regulamin dziada? Bo ja kiedyś czytałem kilka i okazuje się, nie wiem czy ten zapis jest nadal aktualny, bo jeśli jest aktualny, to już jest naprawdę bardzo nie fair, że dziad może ci w każdym momencie bez podania jakiejkolwiek przyczyny anulować kupon. I ktoś mi tam ostatnio mówił, że udało mu się wygrać 12 tysięcy i jego kupon został anulowany. Czy to jest prawda, czy nie, ja tego nie rozstrzygam, nie wiem. No mam nadzieję, że takiego zapisu jednak nie ma,
u tych bookmacherów na daną chwilę, no bo jeśli to by było, jeśli to jest prawda, że oni w każdej chwili mogą ci anulować kupon, no to to jest już, nie będę używał nawet tego słowa, ale póki przegrywasz jest ok. Jak wygrasz, to my ci po prostu, jak wygrasz za dużo, anulujemy kupon. Masakra. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć, hej.